Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i możliwość wygłoszenia referatu poświęconego działalności opozycyjnej, biografii Stanisława Helskiego, jednego z bardzo ważnych działaczy rolniczej Solidarności, dokładnie z nurtu Solidarności Chłopskiej w województwie wałbrzyskim i generalnie w regionie Dolnego Śląska. To, co jakby tytułem wstępu warto podkreślić, że był to człowiek bardzo odważny, nietuzinkowy, no i był niekwestionowanym liderem Solidarności Chłopskiej i na Dolnym Śląsku, ale także był jednym z przywódców Solidarności Chłopskiej w skali kraju. Kim był? Skąd pochodził? Jak wyglądał jego dom rodzinny, młodość i aktywność zawodowa, przynajmniej w początkowym okresie dorosłego życia? Otóż Stanisław Helski urodził się 29 września 1929 roku we wsi Tereszpol w powiecie zamojskim. Syn Franciszka i Marianny Holko. I w połowie lat 30. rodzina wybudowała się w nowo utworzonej wsi Rozdoły, również w powiecie zamojskim. Właśnie w rodzinnej wsi Rozdoły na Lubelszczyźnie zastała Helskich wojna, II wojna światowa. Był to obszar intensywnej germanizacji i również prześladowań okupanta niemieckiego i te represje również dotknęły Helskich. Młody Stanisław jako nastolatek razem z ojcem przymusowo pracował u osadników niemieckich w okolicy i w 1943 roku został żołnierzem batalionów chłopskich. Został w 1944 roku ranny w jednej z potyczek z Niemcami. Dostał się do niewoli i został więźniem Lager Lublin na Majdanku. Na wolność wyszedł w wyniku wyzwolenia tego obozu przez Armię Czerwoną w 1944 roku. Kończył szkołę podstawową, pracował na gospodarstwie rodziców, ale również podejmował pracę jako urzędnik. Między innymi do 1948 roku był referentem spółdzielni w Osuchach w powiecie chrubieszowskim, bibliotekarzem w Tereszpolu, aż w 1948 roku dostał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Wojsku Polskim. Szkolił się w Szkole Podchorążych Wojsk Lotniczych w Dęblinie. Następnie pod koniec swojej służby, którą miał przedłużoną ze względu na wybuch wojny koreańskiej, służył w garnizonie w Zamościu. Służbę zakończył w stopniu podporucznika. Według też relacji rodzinnych wynikało to z tego powodu, że na wieść o tym, że ojciec został skazany za nieoddanie kontyngentu, no z powodu po prostu nie miał z czego oddać, taka była bieda. Został po prostu skierowany na półroczne prace przymusowe, więc Stanisław załatwił wystąpienie ze służby i wrócił na gospodarstwo, żeby je prowadzić. No było to ważne, ponieważ miał troje młodszego rodzeństwa, dwóch braci i siostrę. Ta praca w rodzinnych stronach jako rolnik i również urzędnik była kontynuowana do 1956 roku. Jeśli chodzi o pracę w urzędach, to tutaj mamy informację, że był urzędnikiem w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu. No i w pewnym momencie postanawia wyjechać na ziemię zachodnie, konkretnie do Wrocławia. Osiedlił się we Wrocławiu, gdzie uzupełniał od 1956 roku swoje wykształcenie, zrobił maturę w technikum mechanicznym, no i cały czas pracował przede wszystkim jako na różnych stanowiskach administracyjnych we Wrocławiu, między innymi w bursie technikum mechanicznego, w którym zrobił maturę oraz w prezydiach dzielnicowych rad narodowych we Wrocławiu, między innymi Wrocław Fabryczna i Stare Miasto. W 1958 roku ożenił się z Walerią z domu Kostrzębską, kresowianką pochodzącą z Gródka Jagiellońskiego. Na przełomie lat 50. i 60.
urodziło im się dwoje dzieci, Robert i Urszula. Co ważne, cały czas się kształcił, rozwijał i w latach 1964-1968 zaocznie studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Z tego, co syn mi opowiadał, do absolutorium zabrakło mu tylko jednego ostatniego egzaminu. Być może jest to związane z jakimiś perypetiami marca 68. To jest jakby, mówię o tym dlatego, żeby podkreślić właśnie to doświadczenie okupacji i z drugiej strony ten rodowód właśnie chłopski, co jest ważne dla dalszego toku wykładu oraz to, że był niezwykle inteligentny, zdolny, że stać go było zaocznie prawie ukończyć studia prawnicze. Nie udało mi się ustalić dokładnie od kiedy, ale niewątpliwie w latach 70., być może już 60. albo jeszcze wcześniej był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przejdę teraz do takiej specyfiki dotyczącej Dolnego Śląska, tego regionu, gdzie w 1956 roku Helski się osiedlił. Dekadę, o której będę mówił, o latach 80., Dolny Śląsk w 1975 roku został podzielony na, z jednego województwa zostały utworzone cztery województwa, to była reforma Edwarda Gierka w 1975 roku i utworzono województwo jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie i wrocławskie. Helski w 1972 roku zdecydował się kupić gospodarstwo rolne w województwie wałbrzyskim w gminie Ciepłowody we wsi Kobyla Głowa. Co się stało po tylu latach mieszkania we Wrocławiu, że zdecydował się zostać ponownie rolnikiem? Tutaj zaszły w rodzinie Helskich takie okoliczności, że rodzeństwo młodsze Stanisława po prostu wyjechało z rodzinnej miejscowości, rodzice zostali sami, już były to osoby starsze wiekiem. Stanisław postanowił rodziców wciągnąć do Wrocławia na Dolny Śląsk. Być może było tak, że w mieście rodzice nie chcieli mieszkać, więc a on sam czuł potrzebę właśnie uprawiania roli, bo czuł się do szpiku kości, można powiedzieć, chłopem, rolnikiem i brakowało mu tej pracy na roli, więc gospodarstwo rolne rodziców zostało w rozdołach sprzedane, wziął kredyt i razem z rodzicami kupił gospodarstwo w Kobylej Głowie, to jest wiosce w gminie Ciepłowody. Co to był za majątek? Jakie gospodarstwo kupił? Tutaj trzeba powiedzieć, że za kwotę ponad 900 tysięcy musiał wziąć kredyt, jak wspomniałem, też na ten cel. Było to gospodarstwo w zasadzie folwark z pałacem. Samego pałacu w środku tego obejścia, można powiedzieć, jemu nie sprzedano. Miał wydzierżawione, tutaj po prostu te sprawy takie notarialne nie były za dobrze uregulowane. Mało tego, w 72 roku kupując to gospodarstwo, to się okazało, tą nieruchomość można powiedzieć, się okazało, że w zasadzie od połowy lat 50. te pola razem z tym pałacem, z tym folwarkiem nie były za bardzo uprawiane, więc w zasadzie musiał wszystko od zera zacząć, tą całą agrokulturę na tych polach. Poza tym musiał z tych zabudowań folwarcznych doprowadzić do opuszczenia przez lokatorów. Niektórzy w zabudowaniach, tam w stodołach, tak, w tych folwarcznych, różnych takich gospodarczych zabudowaniach też mieli swoje komórki. Prawie cała większość przynajmniej mieszkańców wsi Kobyla Głowa, więc to wszystko tak powodowało, że nie był, że tak powiem, w pierwszym momencie z otwartymi rękoma, tak można się domyślać, przyjmowany, aczkolwiek wszyscy widzieli jego pracowitość. Że to nie jest jakiś, można powiedzieć, spekulant, tylko po prostu człowiek, który zna się na roli i faktycznie przywraca życie
agrokulturę temu gospodarstwu. I faktycznie po 2 latach gospodarstwo zaczyna przynosić wymierne dochody. Tutaj on zajął się głównie hodowlą bydła rzeźnego oraz owiec rasy Kent, którą sprowadził z Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie było tak, jak to w dzisiejszych czasach jest, to też trzeba mieć świadomość, że taki przedsiębiorca, rolnik hoduje bydło, zwierzęta, tak, w tym przypadku owce i sam szuka sprzedawcy za granicą i pełny, można powiedzieć, zysk z tej operacji trafia do jego kieszeni. W tamtych czasach w komunizmie tego typu transakcje były obsługiwane przez państwo, więc cała hodowla Helskiego szła do przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami hodowlanymi i po prostu oni eksportowali czy to właśnie te zwierzęta, czy dajmy na to wełnę, czy inne po prostu, czy mięso już po prostu tych zwierząt na zachód. Ale wszyscy w okolicy zauważyli, że to jest bardzo, bardzo dobry biznes. Za te osiągnięcia, można powiedzieć, za te wyniki w gospodarowaniu na tym gospodarstwie, no to Helski brał udział w różnych konkursach, zdobywał pierwsze miejsca właśnie, był jednym słowem wzorowym rolnikiem i hodowcą. Te nagrody to były nie tylko szczebla powiatowego, czy później gminnego, ale wojewódzkie, również krajowe. Osiągał też dużą wydajność z upraw zbóż z hektara, więc to też świadczyło o tym, że na agrokulturze no, na pewno się zna. W każdym razie gospodarstwo było dochodowe, spłacił kredyt i nawet no, kupował maszyny, także to bardzo bardzo dobrze prosperowało. Na tyle dobrze, że odkupieniem tego gospodarstwa przywróconego do życia zainteresował się SKR, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ciepłowodach i zaproponowała umowę kupna-sprzedaży w 1976 roku z Helskim, że w ciągu roku po prostu dokonają oszacowania szacunku właśnie tego gospodarstwa, ile by musieli zapłacić Helskiemu, wezmą to w dzierżawę. No w tym czasie Helski po prostu powiedział, że no nie może im tego od razu sprzedać, no bo przecież ma jeszcze owce, jakieś bydło, więc no więc po prostu no nie może tak po prostu im teraz już sprzedać i wyjechać. Więc po prostu stanęło na tym, że właśnie za rok umowa zostanie sfinalizowana, a póki co SKR w Ciepłowodach dostał to gospodarstwo w dzierżawę. Po roku okazało się, że SKR nic nie reaguje. Helski się przypomniał i ta wycena gospodarstwa została przez SKR dokonana, przez rzeczoznawców i się okazało, że majątek, gospodarstwo jest warte 3,5 miliona złotych. No i przyjechali różni urzędnicy z PZPR, też z gminy, z SKR-u, no i powiedzieli, i rozmowa była tego typu, jak opowiadał syn Robert Helski z ojcem, że powiedzieli jemu tak, że gospodarstwo jest 3,5 miliona warte, ale oni mu nie mogą takich pieniędzy on nie może dostać, bo jest rolnik indywidualny. Że oni mu proponują 1,5 miliona, a reszta do ich kieszeni. No i Helski wkurzył się, zwyzywał ich i według słów no, obił ich miotłą. Po prostu ich wypędził, więc tak to stanęło. W tamtym czasie, jeszcze w latach tych 70. po tym wydarzeniu, to już koniec 77 roku, oczywiście do kupna sprzedaży, do sprzedaży tego gospodarstwa nie doszło. Potem przez kolejne, w zasadzie do 80 roku, następowało jakby odkręcenie tej całej sytuacji
gospodarowania no, tymi polami Helskiego, ponieważ SKR pewne rzeczy przez ten rok, no właśnie, pozamieniał się z gospodarzami z Kobylej Głowy, jednym, no po prostu się powymieniali, także po prostu nastąpił taki własnościowy bałagan. I te sprawy przywrócenia pierwotnego stanu prawnego tych pól na rzecz Helskiego, no trwały do 80. roku. W międzyczasie też wydzierżawił, dokładnie za namową Stanisława, syn Robert Helski w Podlesiu. W sumie tego w 80. roku tej własnościowej ziemi oraz dzierżawionej Helscy mieli ponad 40 hektarów. Więc to było jak na tamte warunki dosyć duże gospodarstwo, bardzo dochodowe. Natomiast w 80. roku po tych wszystkich właśnie dzierżawach, po prostu te pola wymagały odpoczynku, rekultywacji oraz odpowiedniego nawiezienia obornikiem i innymi nawozami sztucznymi po to, żeby w 82 roku można było po prostu przeprowadzić pierwsze takie już kompleksowe zasiewy jakichś upraw. Jeszcze do tego wątku wrócę, natomiast chciałbym się teraz zatrzymać jeszcze na latach 70., konkretnie na końcówce lat 70., ponieważ Stanisław Helski miał styczność z opozycją przedsierpniową. Nie było to może jakieś takie, nie były to jakieś kontakty znaczące, ale został na przełomie 79 roku, 80 członkiem wspomagającym, wspierającym Konfederacji Polski Niepodległej. Skąd ten kontakt, można powiedzieć? No, generalnie, co ciekawe, we Wrocławiu środowiska opozycji, no, jako jedno z największych miast w Polsce, to były dobrze reprezentowane. Był ich ruch, i było środowisko Ruchu Obrony Praw Człowieka, byli też członkowie KPN-u, był Studencki Komitet Solidarności, wreszcie w 79 roku Klub Samoobrony Społecznej we Wrocławiu się zawiązał, zaczęło być wydawane pismo Biuletyn Dolnośląski. Można jeszcze parę innych tego typu środowisk, inicjatyw niezależnych wymienić. Natomiast poza Wrocławiem takich współpracowników opozycji, głównie z KSS KOR, ale również właśnie i KPN-u i ROPCIO, to mamy właśnie w województwie wałbrzyskim. Tutaj można wymienić parę nazwisk. Jako pierwszego warto wymienić Jerzego Jacka Pilchowskiego z Wałbrzycha. Tych osób było kilka w sumie, ale skoncentrowałbym Państwa uwagę na właśnie dwóch, na Pilchowskim oraz na Marii Szczygielskiej, która współpracowała również z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR, a dokładnie z Wiesławem Kęcikiem, ponieważ najpierw zamieszczane były jej artykuły w piśmie Placówka, a później w 79 roku również stała się członkiem redakcji tego niezależnego pisma. Warto jeszcze tutaj zwrócić na właśnie pewne takie kontakty osób związanych, przywódców, można powiedzieć, KPN z Warszawy czy Wrocławia z paroma innymi osobami, środowiskami. Tutaj bym wymienił w Lądku Zdroju, w Kłodzku, Warcisława, rodzinę Martynowskich, głównie tutaj chodzi o Zbigniewa i Warcisława Martynowskiego, oraz bym wskazał też z ostatnich moich takich dociekań źródłowych Adama Konopackiego. Adam Konopacki w jaki sposób był związany, tutaj jeszcze nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale niewątpliwie z materiałów archiwalnych przechowywanych w IPN-ie wynika, że miał związki z KPN-em. Tutaj raczej po linii stowarzyszenia PAKS, którego był pracownikiem w latach 70. No i tutaj przez te kontakty paksowskie miał, zapewne poznał w którymś momencie Romualda Szeremietiewa. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie
na początku 80 roku Uchelskiego właśnie, a dokładnie w Podlesiu, gościli członkowie Rady Politycznej KPN-u. Był Leszek Moczulski, Romuald Szeremietew, Tadeusz Jandziszak, Tadeusz Stański. W czasie strajku w sierpniu 80 roku Stanisław Helski pojechał. W jakiej grupie? Kto był w tej grupie, to tego nie udało mi się ustalić, ale był na strajku w Stoczni Gdańskiej i no, rozmawiał, wziął bibułę, wziął druki, zorientował się, co tam się dzieje. Na pewno wziął ze sobą postulaty gdańskie i wrócił do Kobylej Głowy. Po podpisaniu porozumienia gdańskiego od razu 1 września 80 roku założył w Ciepłowodach, czyli w miejscowości swojej gminy, utworzył punkt informacyjny Chłopskiego Komitetu Inicjatywy Społecznej. Starał się w następnych dniach, tygodniach września i kolejnych miesiącach rozszerzać liczbę tych punktów. Ważne jest jakby w tym wszystkim to, że to taka szybka reakcja, szybkie działanie, ta odwaga Helskiego, żeby po prostu właśnie zacząć tworzyć związki, tworzyć nowy ruch i to właśnie na wsi. Można powiedzieć, że był rolnicy indywidualni, czy Helski, był takim, można powiedzieć, no myślał w kategoriach biznesowych. Oczywiście ziemia, ten cały etos chłopski był dla niego niezwykle ważny, ale po prostu ten rachunek ekonomiczny niezwykle się dla niego liczył, więc po prostu widząc ten komunistyczny system, który jest niewydolny, zaangażował się w ruch związkowy w rolniczej, no właśnie, Solidarności niebawem. No chciał po prostu, można powiedzieć, jednak no zreformować i doprowadzić do zmiany systemu politycznego w Polsce. Jeśli chodzi o jego aktywność, to tutaj warto zwrócić uwagę na takie właśnie, można powiedzieć, punkty na tej drodze. Ciężko tutaj jakby bliżej scharakteryzować tę działalność, ale ważne jest to, że był w wielu, w tych kluczowych momentach tworzenia się i potem działalności rolniczych związków zawodowych, niezależnych rolniczych związków zawodowych. I tak 21 września 80 roku na spotkaniu w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie był współzałożycielem razem z Marią Szczygielską Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników. Miesiąc później, niecały miesiąc później, 19 października 80 roku w Niemczy, w sąsiedniej gminie, obok gminy Ciepłowody, zorganizował wojewódzki zjazd NSZZ Solidarność Chłopska. 21 października złożył razem z Adamem Konopackim, jego przyjacielem i takim działaczem, można powiedzieć, numer 2 Solidarności Chłopskiej w województwie wałbrzyskim, de facto zastępcą, tak, Helskiego, złożyli wniosek w Warszawie w Sądzie Wojewódzkim o rejestrację NSZZ Solidarność Chłopska województwa wałbrzyskiego. Ten wniosek, jak i parę innych już złożonych, sąd oczywiście 29 października 80 roku te wnioski odrzucił. Także po prostu w zasadzie można powiedzieć batalia działaczy chcących założyć niezależne samorządne związki zawodowe na wsi, no, rozkręcała się. Dalej można jeszcze wskazać, 26 października 80 roku w Gdańsku był uczestnikiem zjazdu niezależnych rolniczych związków zawodowych, na którym to doszło do podziału na Solidarność Wiejską i Solidarność Chłopską. Helski od początku stał na stanowisku, że ten związek rolniczy, to musi być chłopski. Tutaj akcentował właśnie, że ma zrzeszać rolników indywidualnych, chłopów, tak to po prostu pojmował. Tam doszło po prostu do takiej, można powiedzieć, mocnego sporu, z tego co opowiadał mi Robert Helski, jego syn, że po prostu jak były rozmowy na temat statutu,
tej organizacji związkowej, to bardzo akcentował, że musi być w nazwie chłopski. Bez tego po prostu no on się nie zgadza po prostu, żeby pod innym, jakby pod inną nazwą, pod innym szyldem, tę działalność i organizację prowadzić. 4 listopada 80 roku Helski został członkiem Prezydium Krajowej Rady Porozumiewawczej Chłopskich Niezależnych Związków Zawodowych Solidarność Chłopska. Przewodniczącym tego związku został Stanisław Janisz z województwa włocławskiego, a wiceprzewodniczącym Adam Konopacki właśnie ze wsi Mąkolno w województwie wałbrzyskim. Tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na wybrane elementy programowe Solidarności Chłopskiej, bardzo bliskie Helskiemu. To, co mówiłem, że istotne było oddolne tworzenie przez chłopów struktury związku w ramach gmin i województw, a następnie utworzenie reprezentacji Solidarności Chłopskiej, jak to widział ze swoimi współpracownikami z różnych stron Polski, na zasadzie Federacji Wojewódzkich Struktur. Helski mawiał, to jest taki bon mot bardzo charakterystyczny, że rolnikiem może być każdy, ale nie każdy chłopem. Helski bardzo poważnie podchodził do tego, aby chłopskie związki zawodowe były zakładane oddolnie przez chłopów rolników, właścicieli gruntów, a następnie, żeby związek był naprawdę niezależny i niesterowalny, bo przy tej Solidarności Wiejskiej, no to widział po prostu, że w wielu miejscach Polski te struktury były tworzone odgórnie, tutaj zwłaszcza jakby widział rolę taką sprawczą i sterującą małżeństwa Kęcików, Wiesława i Marzeny. Także tutaj to mu się nie podobało i chciał, żeby to było po prostu autonomiczne, niezależne, ten związek chłopski. Zależało mu także, jak i innym przywódcom Solidarności Chłopskiej, na zdecydowanej zmianie polityki rolnej komunistycznych władz Polski, aby była ona korzystna dla rolników indywidualnych oraz wpisana do konstytucji PRL gwarancji nienaruszalności własności chłopskiej. W tej materii bardzo, bardzo dobrze rozumiał się ze Stanisławem Janiszem. Panowie się, z tego co wiem, bardzo zaprzyjaźnili i w zasadzie do końca życia Stanisława Janisza utrzymywali ze sobą kontakt, korespondowali. Także tutaj po prostu taki fajny duet stworzyli. Ale co jeszcze trzeba wiedzieć, że Helskiemu bardzo był bliski program Stanisława Miłkowskiego, teoretyka i działacza ludowego, spółdzielcy, głównego przedstawiciela polskiego agraryzmu, oczywiście przed wojną, przed II wojną światową. On był autorem książki Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego wydanej w 1934 roku. Proszę Państwa, jak wspomniałem, po 10 listopada 80 roku, to jest po rejestracji Solidarności Robotniczej, idea z utworzenia związków rolniczych w kraju no, nabiera rozpędu. Doszło do kolejne jakby struktury wojewódzkie, składają w sądach wnioski o rejestrację. Dochodzi do ważnych protestów w paru miejscach polskich, domagających się zmiany właśnie polityki państwa wobec wsi, wobec rolników, no i przede wszystkim, żeby można było rejestrować niezależne związki zawodowe rolników. I tutaj warto wspomnieć o takich strajkach jak w Ustrzykach od 29 grudnia 80 roku do 20 lutego 81, a w Rzeszowie od 2 stycznia do 18 lutego 81 roku. W związku z tym protestem w Ustrzykach i w Rzeszowie nie pozostał bierny. Zorganizował w Świdnicy, w salce parafii świętego Józefa, głodówkę protestacyjną Solidarności Chłopskiej województwa wałbrzyskiego. Trwała ona od 27 stycznia do 10 lutego, to znaczy konkretnie w tym miejscu, bo w zasadzie to, gdy 10 lutego zostali ostatni głodujący przewiezieni do szpitala kolejowego we Wrocławiu, no to ona jeszcze 3 dni trwała i w zasadzie została zakończona 13 lutego.
To było skorelowane właśnie z wydarzeniami związanymi z tym, że na 10 lutego sąd w Warszawie miał właśnie tak zdecydować o rejestracji albo nie Solidarności Wiejskiej. Okazało się, że ten wniosek został odrzucony. No i batalia o zarejestrowanie Solidarności Rolniczej no, przeszła do kolejnej fazy. Także tutaj te starania musiały być kontynuowane według innej strategii. Tutaj mamy właśnie przedstawicieli głodówki Solidarności Chłopskiej w Świdnicy. Tutaj mamy żądania głodujących w Świdnicy. Domagali się zniesienia zapisu cenzury na informacje o niezależnych związkach zawodowych, rejestracji Solidarności Chłopskiej i innych niezależnych związków zawodowych rolników, zaprzestania popierania Związku Kółek Rolniczych w ogóle przez władze, ponieważ były według Solidarności Chłopskiej były one kontrolowane przez władze i wcale nie stały w obronie interesów rolników. No i oczywiście domagali się pełnej realizacji porozumień społecznych. Tych wydarzeń w lutym było więcej. W każdym razie wnioski były takie, że należy zjednoczyć nurty Solidarności Rolniczej i wystąpić wobec władz jednolitym frontem. Chciałbym się jeszcze zatrzymać na sytuacji Solidarności Rolniczej na Dolnym Śląsku. Tutaj liderem tworzenia tych struktur był niewątpliwie Helski i generalnie wiodące było województwo wałbrzyskie. Nieco słabiej się rozwijało, ale również dosyć wcześnie, bo od września Solidarność Chłopska w województwie wrocławskim. Tutaj takimi organizatorami był Wiesław Wusek i Romuald Winciorek. Pojedyncze takie punkty, można powiedzieć, od października rozwijały się w województwie jako Solidarność Wiejska, w województwie wałbrzyskim i jeleniogórskim, a od listopada w nielicznych gminach województwa legnickiego. Natomiast pierwszy wojewódzki komitet założycielski Solidarności Wiejskiej wyłoniono 19 grudnia 80 roku w województwie jeleniogórskim. Przewodniczącym został Stanisław Kokar. Kolejny taki etap to na początku 81 roku struktury Solidarności Chłopskiej województwa wrocławskiego no, przeszły, można powiedzieć, zmieniły szyld, przeszły jednak na stronę Solidarności Wiejskiej. To trzeba odnotować. Z kolei ogłoszony na 8-9 marca 81 roku zjazd jednoczyniowy w Poznaniu organizacji, niezależnej organizacji rolniczych, no spowodował, że doszło do wyboru kolejnych tymczasowych wojewódzkich komitetów założycielskich Solidarności Wiejskiej. No właśnie już wtedy w momencie wyboru tych władz wojewódzkich i delegatów właśnie na ten zjazd jednoczyniowy do Poznania, no to już po prostu tworzono te struktury na Dolnym Śląsku pod szyldem rolników indywidualnych Solidarność. I tak we Wrocławiu przewodniczącym tej struktury wtedy został Ryszard Muszyński. W Wałbrzychu wyłoniła się struktura pod przewodnictwem Kazimierza Binkowskiego, wspieranego przez MKZ w Wałbrzychu, no i w Legnicy. W MKZ w Legnicy dokładnie była taka komórka do spraw rolnych i tam był taki działacz Zdzisław Harasimowicz, który reprezentował województwo legnickie w Poznaniu. Dolnośląscy na zjeździe w Poznaniu, dolnośląscy delegaci weszli w skład Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Także tutaj po prostu ta obecność Dolnoślązaków była ewidentnie. Stanisław Helski również był obecny na tym zjeździe. Został również członkiem szerokiego prezydium OKZ, ale w zasadzie potem w kolejnych miesiącach za bardzo nie uczestniczył, nie angażował się jakoś politycznie, można powiedzieć, związkowo na tym forum, tylko dalej w ramach tej dużej struktury, można powiedzieć, czy pod szyldem OKZ-u rozwijał razem ze Stanisławem między innymi Janiszem struktury Solidarności Chłopskiej. Także tak to wyglądało.
Tutaj, jeśli chodzi o działalność Helskiego, właśnie w 1981 roku, to tak jak wspomniałem, właśnie został członkiem OKZ-u NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i rozwijał dalej swoją działalność Solidarności Chłopskiej, zarówno na terenie województwa wałbrzyskiego, jak i forum krajowym. W marcu i kwietniu 1981 roku uczestniczył w spotkaniach Solidarności Chłopskiej podczas kryzysu bydgoskiego i strajku rolników w Bydgoszczy. 17 kwietnia 1981 roku był współinicjatorem głodówki chłopskiej na Jasnej Górze w sprawie rejestracji rolniczej Solidarności. Decyzja o podjęciu na Jasnej Górze tej głodówki chłopskiej przesądziła o tym, że władze się ugięły i zdecydowały się jednak zarejestrować NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. I to nastąpiło 12 maja 1981 roku. Generalnie w latach 80-81 to on był przede wszystkim autorem i drukarzem ulotek Solidarności Chłopskiej właśnie w tej wałbrzyskiej. Autorem koncepcji programów, oświadczeń i tutaj ściśle współpracował ze Stanisławem Janiszem. Latem i jesienią był uczestnikiem spotkań oraz członkiem gremiów kierowniczych Solidarności Chłopskiej. Między innymi był obecny na rozmowie w Sekretariacie Episkopatu Polski 13 lipca 1981 roku w Warszawie, gdzie po prostu w obecności prymasa Glempa przywódcy, liderzy wszystkich struktur Solidarności Rolniczej zadeklarowali wspólne działania i w kilku innych również, czy w Tryszczynie w sierpniu, czy 10 października 1981 roku w Warszawie, gdy powołano Krajową Komisję Porozumiewawczą Niezależnego Samorządnego Chłopskiego Związku Zawodowego Solidarność. Przez ten czas walczył również o zarejestrowanie Solidarności Chłopskiej województwa wałbrzyskiego i to mu się udało tuż przed stanem wojennym 2 grudnia 1981 roku. Na terenie województwa wałbrzyskiego obie struktury, czyli rolnicy indywidualni pod przewodnictwem Kazimierza Binkowskiego i Solidarność Chłopska pod przewodnictwem Stanisława Helskiego ze sobą w zasadzie nie współpracowały. Tutaj jest taka, trzeba powiedzieć, można powiedzieć, że Solidarność Rolników Indywidualnych zdominowała na tym terenie wieś, ponieważ ci, którzy wcześniej byli członkami Solidarności Chłopskiej, a na właśnie zimą 81 roku, na przykład w trakcie właśnie głodówki, to Solidarność Chłopska w województwie wałbrzyskim liczyła około 3,5 tysiąca. Rolnicy indywidualni Binkowskiego podobną liczbę wykazywali. Nie wiem na ile, po prostu trudno zweryfikować te dane, ale takie były deklaracje WKZ-u NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych województwa wałbrzyskiego. Natomiast skutek był taki, że pod koniec jesienią 81 roku, to według ocen na przykład Służby Bezpieczeństwa, to w zasadzie w Solidarności Chłopskiej Helskiego, to zostało 200 tylko członków i sympatyków, natomiast około między 6 a 10 tysięcy było zrzeszonych właśnie w Solidarności Rolników Indywidualnych. Także to tutaj te kwestie, myślę, takie organizacyjne, takiej pracy u podstaw, troszeczkę chyba Helski i jego współpracownicy zaniedbali, ale też na usprawiedliwienie można powiedzieć, że faktycznie wszystkie struktury Solidarności Rolniczej wspierały Solidarność Rolników Indywidualnych, miały poparcie, także ludzie też jakby na wsi też brali to pod uwagę i myślę, że to też przede wszystkim decydowało o przejściu z Solidarności Chłopskiej do Solidarności Rolników Indywidualnych. Tutaj warto wspomnieć o proteście jeszcze, w którym nie uczestniczyła Solidarność Chłopska, ale to jest ważne jakby dla historii Solidarności Rolniczej Dolnego Śląska. Protest w Świdnicy, strajk okupacyjny siedziby wojewódzkiego zarządu kółek i organizacji rolniczych. Był to strajk skoordynowany z tym strajkiem
w Siedlcach i w innych miejscowościach w Polski. Także tutaj w Świdnicy to oni strajkowali od 17 listopada aż do chwili wprowadzenia stanu wojennego. I teraz, proszę Państwa, stan wojenny. Helski wśród działaczy Solidarności i Robotniczej, i Solidarności Rolniczej, zwłaszcza tutaj w tej konkurencyjnej Solidarności Rolników Indywidualnych, nie miał, można powiedzieć, no nie był zbyt lubiany, o, darzony sympatią. Były różne plotki, być może całkiem prawdopodobne, że inspirowane przez Służbę Bezpieczeństwa, że może jest tutaj współpracownikiem. Tutaj jakby teraz po latach wychodzi, że no, 13 grudnia nie został internowany, natomiast przewodniczący Binkowski został. Więc tutaj chcę powiedzieć, że Helski zdecydowanie nie był tajnym współpracownikiem. Chciałbym zwrócić uwagę, że 13 grudnia został jego zastępca internowany, Adam Konopacki. I tutaj jakby decydowało przede wszystkim to, że z jednej strony moim zdaniem wiek, że po prostu był takim, co prawda, liderem o mocnym charakterze Stanisław Helski, ale większym zagrożeniem zdaniem SB stanowił Adam Konopacki, ponieważ on był, no właśnie, wywodził się i sympatyzował z KPN-em. Więc tutaj jakby to decydowało właśnie, że nie Helski, tylko Konopacki został internowany. Natomiast represje dotknęły innego rodzaju Helskiego, takie można powiedzieć gospodarcze, ale moim zdaniem tutaj jakby za tło sprawy też polityczne po prostu niewątpliwie grały rolę. Ta jego przywództwo, jego charyzma, jego właśnie również bycie członkiem w różnych gremiach kierowniczych Solidarności Chłopskiej, no, krajowej. Ponieważ odkryto wiosną 82 roku, dokładnie służba rolna gminy Ciepłowody, że pola Helskiego nie są obsiane. A zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu pól i użytków leśnych, użytków rolnych i leśnych, po prostu wszystko powinno być obsiane. Problem polega na tym, że plany rolnicze Helscy uzgodnili rok wcześniej, dostali maszyny, dostali kredyty, wszystko było uzgodnione. Ten naczelnik gminy Ciepłowody doskonale wiedział, kiedy po prostu, jakie prace będą wykonywane na polach i kiedy nastąpi wysiew rzepaku, bo oni planowali latem rzepak wysiać i z tego spodziewali się mieć największy zysk. A musieli uporządkować po tych różnych dzierżawach, po tym scaleniu właśnie tych swoich gruntów, wykonać wiele po prostu prac kultywacyjnych, nawożenia, mieli też dużo obornika do wywiezienia, więc no, to wymagało oczywiście czasu. Natomiast decyzja władz była taka, że naczelnik wydał po prostu decyzję o zastępczym zagospodarowaniu gruntów rolnych i na koszt Helskiego, bez jego zgody, jego pola 13 maja 82 roku zostały obsiane jęczmiejem. No i on, i on oczywiście musiał za to zapłacić. To było ponad 500 000 złotych, więc po prostu no, postawili go w bardzo niekomfortowej sytuacji. On przemyślał później, po tym obsianiu tych pól, tą całą sytuację, i doszedł do wniosku, że skoro już ten jęczmień po miesiącu prawie wzeszedł, jeśli po prostu faktycznie wysiali tyle, co tam na rachunkach nawozów wysypali na tych polach nawozów sztucznych, jak podali w fakturze, można powiedzieć, no to jeśli on po prostu będzie przeorze, można powiedzieć, ja to tak troszeczkę niefachowo powiem, ale przeorze ten jęczmień, a potem dwa miesiące czy miesiąc później wysieje rzepak, to po prostu on obrodzi i będzie z tego taki zysk mniej więcej, jak pierwotnie planował. No i zaczął po prostu kultywatorować te swoje pola, ten jęczmień, który wzeszedł, no i od razu został aresztowany i tutaj zaczęła się właśnie jego gehenna, został oskarżony przez prokuraturę, miał proces polityczny,
Generalnie w areszcie śledczym został brutalnie pobity i musiał po prostu nie tylko zapłacić za te zastępcze zagospodarowanie, ale również, żeby wyjść na wolność, wpłacić kaucję. Generalnie zarzuty sformułowane były następujące pod jego adresem. Że 13 maja 82 znieważył obelżywymi słowami w Kobylej Głowie prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Piotrowicach Wielkich, którego pracownicy dokonali właśnie obsiania, tak, tych pól Helskiego. Potem zniszczenie pisma naczelnika gminy Ciepłowody. Dalej, w maju i czerwcu w Kobylej Głowie zniszczył zasiewy jęczmienia jarego, konopi i ziemniaków. Więc tutaj po prostu wyliczono te straty z tego tytułu właśnie w sumie na ponad 1 600 000. Będąc jeszcze w areszcie, komornik zajął jego, przynajmniej część maszyn rolniczych, właśnie tytułem właśnie tych szkód, które uczynił na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Piotrowicach Polskich. Ta cała sprawa się potem ciągnęła w zasadzie w różnych procesach i karnych, i w sądach administracyjnych aż do 1984 roku. Mało tego, on jeszcze był potem drugi raz aresztowany. Tutaj mamy po prostu tutaj jest taka fotografia właśnie dotycząca tego, że został powołany chłopski komitet społeczny, który obszedł pola Helskiego, jak to zostało zagospodarowane, co z tego wyrosło na jego polach. No i generalnie ten chłopski komitet społeczny stwierdził, że to, co zrobił, to zastępcze zagospodarowanie gruntów, no, było tak naprawdę nieopłacalne i bez sensu, a przede wszystkim było pogwałceniem przecież praw własności Helskiego. Także tutaj po prostu te sprawy związane z zastępczym zagospodarowaniem, no to się ciągnęły bardzo długo i w zasadzie nie zostały wyjaśnione do dzisiaj. On nie został uniewinniony, nie dostał żadnego odszkodowania, jego syn tak samo, chociaż się starał to ruszyć. Efektem właśnie tutaj tych pierwszych takich wyroków Sądu Najwyższego, bo ta sprawa do Sądu Najwyższego to wracała kilka razy, to jest, proszę zobaczyć, to są napisy na budynkach właśnie gospodarczych Helskiego. One zostały przez niego namalowane na przełomie marca-kwietnia 1983 roku. Tu władza łamie prawo i porozumienia. Prawo osłania bezprawie. Helski. Zemsta władzy klęską gospodarstwa, a jednak odwet generalny. Helski. No to było po prostu coś niesamowitego dla władz. No to jest takie hasło, można powiedzieć, no za które we Wrocławiu zamalowanie haseł na murach, no to się szło do więzienia. No tutaj po prostu były naciski, były próby zamalowania przez nieznanych sprawców, a to tutaj było dzieło raczej SB bądź milicji, ale to bardzo długo te napisy było widać i one po prostu, jak się dziś pojedzie do Kobylej Głowy, to jeszcze prześwitują, jeszcze można je po prostu odczytać. W 1983 roku również wbrew przepisom, obowiązującym przepisom prawa, został powołany do zasadniczej służby wojskowej syn Helskiego, Robert. No, on był wtedy jedynym żywicielem rodziny, bo Helski w 83 roku, po tym pobiciu, w 82 to przeszedł na rentę, otrzymał rentę drugiej grupy, więc no, mało tego, jeszcze w 82 roku trzeba dodać, że cała nieruchomość, te, które tutaj widzimy na zdjęciach, wszystkie zostały wpisane jako do rejestru ochrony zabytków przez konserwatora zabytków w Wałbrzychu. No i w zasadzie wszelka działalność gospodarcza tutaj została znacznie ograniczona, jeśli w ogóle uniemożliwiona, wszelkie remonty. Także po prostu no doprowadziły decyzje władz różnych instancji do stopniowego upadku tego gospodarstwa. Oczywiście Helski cały czas był pod obserwacją SB. Był rozpracowywany od 80 roku do 89 w ramach kilku spraw.
operacyjnego rozpracowania kwestionariusza ewidencyjnego i tutaj najważniejszą taką sprawą od 1984 do 1989 to była sprawa o kryptonimie Folwark. Niestety żadne materiały się nie zachowały, z wyjątkiem decyzji o internowaniu i decyzji o zwolnieniu z internowania Helskiego, bo krótko we wrześniu był internowany, a de facto przez większą część czasu był bity i siedział w areszcie w komendy wojewódzkiej MO w Wałbrzychu. Działalność podziemna, proszę Państwa, 82-89. Pomimo tych perypetii on był dalej aktywny w podziemiu, związał się z Solidarnością Walczącą, drukował Solidarność Walczącą u siebie w gospodarstwie razem z synem, był redaktorem Chłopskiego Głosu, takiej wkładki chłopskiej do podziemnego pisma Niezależne Słowo wychodzącego w Wałbrzychu. Drukował nawet pod własnym nazwiskiem na łamach niezależnego kwartalnika społeczno-kulturalnego Obecność we Wrocławiu. No, ta jego aktywność taka dziennikarska, można powiedzieć, publicystyczna bo bardziej, w pismach drugiego obiegu no, była znaczna. Mało tego, również podpisywał, a czasami być może jednak nie, chociaż wydaje mi się, że musiał wiedzieć, że jest wciągany na listę sygnatariuszy różnych takich inicjatyw niezależnych. I tutaj jakby najważniejsze bym chciał dwa wymienić. To po śmierci, po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki we Wrocławiu zawiązał się Komitet Obrony Praw Człowieka 30 października 1984 i wśród ponad 20 członków założycieli również znalazło się nazwisko Helskiego razem z adresem zamieszkania, więc to po prostu był wielki akt odwagi i takiej postawy obywatelskiej. Potem jeszcze tego samego roku też warto odnotować, że 11 listopada 1984 jego nazwisko znalazło się wśród sygnatariuszy, założycieli Stowarzyszenia Grupa Niezależnych Działaczy Społeczno-Politycznych w Bielawie. To była inicjatywa w zasadzie KPN-owsko-Solidarności, KPN-u i Solidarności Walczącej. No i za każdym razem on był przesłuchiwany, jak i inni pozostali sygnatariusze. No i on, tak jak to się mówiło na przesłuchaniach, ja nic nie wiem, to ktoś za mnie zrobił. Nie mam z tym nic wspólnego. No i sprawa rozchodziła się po kościach. Natomiast nie zmienia to faktu, że była to jednak szykana. Taka rozmowa ostrzegawczo-profilaktyczna prowadzona przez prokuratora czy przez urzędnika Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego. Pod koniec lat 80. to tutaj jeszcze tytułem końcówki chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że dalej był aktywny na rzecz działalności, no już teraz konspiracyjnej, prawda, tych struktur ogólnopolskich Solidarności Rolniczej. Spotykał się i z Janiszem i w Warszawie z różnymi działaczami. Tutaj przykładem niech będzie, że 23 listopada 1986 roku został współzałożycielem Tymczasowej Krajowej Rady Rolników Solidarności oraz Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego Solidarności. To było w Warszawie podpisane takie spotkanie konspiracyjne. On co prawda tam był, nawet znalazł się wśród sygnatariuszy, ale de facto nie zaangażował się w tę inicjatywę. To, co warto podkreślić, to koniec lat 80., 88-89 to był współzałożycielem, twórcą Obywatelskiego Ruchu Chłopskiego oraz członkiem Komisji Strajkowo-Protestacyjnej Wojewódzkiego Związku Hodowców Owiec w Wałbrzychu. Wiosną 89 roku wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego przy Mieczysławie Tarnowskim w Wałbrzychu, ale się wycofał, po prostu widząc, jak to funkcjonuje i że to jest po prostu, no, nie akceptował, można powiedzieć, porozumień Okrągłego Stołu i się szybko wycofał z tej inicjatywy. Natomiast w wyborach właśnie 4 czerwca wystartował jako kandydat niezależny do Senatu z listy Wojewódzkiego Związku Hodowców Owiec w Wałbrzychu. Oczywiście do tego mandatu nie otrzymał. Po 89 roku domagał się postawienia generała Wojciecha Jaruzelskiego przed Trybunałem Stanu za te represje, które go dotknęły. Oczywiście niestety się nie dało nic zrobić i doszło do takiego zdarzenia pod wpływem impulsu. Po prostu on jakby w pewnym momencie nie wytrzymał i w czasie promocji, można powiedzieć, kiedy generał Wojciech Jaruzelski promował, podpisywał swoje książki, Stan wojenny, dlaczego? No, Helski przyjechał,
miał kamień ze swojego pola. No i w pewnym momencie po prostu, widząc jak to wszystko wygląda, że on się uśmiecha, spontanicznie można powiedzieć, uderzył go tym kamieniem z rozmachem w głowę. Za to był również skazany przez sąd, był badany przez biegłych psychologów i psychiatrów. No, wyrok został w 1995 roku w zawieszeniu, ale tam musiał pewne koszty ponieść. Proszę Państwa, Helski zmarł nie doznając żadnych odszkodowań, żadnej satysfakcji, nie został uniewinniony. Zmarł 23 lipca 2004 roku w Ząbkowicach Śląskich. Kilkanaście lat później, w 2022 roku, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności. Jeszcze może takie podsumowanie, jaki był Stanisław Helski. Na pewno był oczytany, bystry. Charakteryzowała go postawa jednoznaczna i konsekwentna. Nie krył poglądów, był bezkompromisowy w realizacji celów. I nie chodziło mu o władzę. To chciałbym, żeby to przesłanie zostało na zakończenie. Bardzo dziękuję.